Michał Przeperski. Gorące Lata 30. Wydarzenia, które wstrząsnęły Rzeczpospolitą. Czyta Jakub Jagodziński. Przedmowa. Kilka lat temu Andrzej Garlicki opublikował znakomity zbiór szkiców zatytułowany Piękne Lata 30. Tytuł był ironiczny. Druga dekada Niepodległej Rzeczpospolitej wcale nie była pięknym okresem. Redakcja portalu Histmac.org, zainspirowana książką Garlickiego, a także zachęcona dużym zainteresowaniem, jakie wciąż wywołuje w naszych czytelnikach okres II Rzeczpospolitej, przygotowała kolejny e-book, tym razem poświęcony wydarzeniom z okresu pięciu ostatnich lat niepodległej Polski. Gorące lata 30 to osiem szkiców poświęconych ważnym i ciekawym wydarzeniom z lat 1934-1939. Zbiór otwiera opowieść o kulisach śmierci ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, zamordowanego w tajemniczych okolicznościach na warszawskiej ulicy Foksal w czerwcowe popołudnie 1934 roku. Bezpośrednią konsekwencją tego wydarzenia było powołanie tak zwanego „miejsca odosobnienia” w Berezie Kartuskiej, trafiali tam wszyscy ci, którzy nie zgadzali się z polityką prowadzoną przez władze II Rzeczpospolitej. Trafiały tam osoby uznane za wrogów państwa, począwszy od działaczy narodowo radykalnych, kończąc na agentach bolszewickich. Cechą szczególną Berezy było przede wszystkim to, że trafiano tam nie z wyroku sądu, a jedynie na podstawie decyzji władz administracyjnych. Powstanie obozu w Berezie stało się momentem symbolicznym. Z biegiem czasu polska polityka stawała się coraz bardziej brutalna. Autokratyczna była nowa konstytucja, która weszła ostatecznie w życie w kwietniu 1935 roku. Groźne były także totalistyczne ciągoty następców marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdy ten umarł w niespełna trzy tygodnie po uchwaleniu Konstytucji Kwietniowej, rozpoczęła się bowiem między nimi bezpardonowa walka o władzę. Czy istniał polski faszyzm? Czy jesienią 1937 roku Polsce groził zamach stanu? O tym wszystkim przeczytacie Państwo na kartach gorących lat trzydziestych. Zbiór zamykają trzy teksty poświęcone polskiej dyplomacji w latach 1938-1939. Była ona zupełnie niezwykła. Chyba nigdy wcześniej w swych dziejach Polska nie była tak agresywna wobec swoich sąsiadów, a wszystko po to, by po kilkunastu miesiącach paść ofiarą napaści ze strony hitlerowskich Niemiec. Wierzę, że o drugiej rzeczpospolitej warto jest dyskutować. Warto pamiętać to, co napawa nas dumą i to, co przypominamy z zawstydzeniem. Nieprawdą jest na pewno, że klęska wrześniowa była nieuchronna. Jak powiedział niegdyś Stanisław Jerzy Lec, historia to zbiór faktów, które nie musiały zajść. Jeżeli chcemy dziś budować pomyślność naszego kraju, musimy tym lepiej pamiętać o błędach, jakie popełnili nasi przodkowie. Michał Przeperski, redaktor naczelny portalu Histmac.org. Kto zabił ministra? 15 czerwca 1934 roku, mniej więcej o w pół do czwartej po południu, na warszawskiej ulicy Foksal padły trzy strzały, dwa dosięgły celu. Na ziemię upadł minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Kto stał za jego śmiercią? Bronisław Pieracki był weteranem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a po zamachu majowym, który wyniósł do władzy zwolenników pierwszego marszałka Polski, znalazł się w grupie jego najbardziej wpływowych współpracowników. Od końca lat dwudziestych pełnił rozmaite odpowiedzialne funkcje polityczne: posła na Sejm, wiceministra spraw wewnętrznych, wicepremiera, zaś w końcu 1931 roku został ministrem spraw wewnętrznych. Funkcję tę pełniąc w kolejnych rządach aż do czerwca 1934 roku. Zaliczał się do grupy pułkowników w przeważającej mierze opowiadających się za rządami twardej ręki. Symbolicznym dowodem autorytarnych sympatii pierackiego był nadany mu przydomek Bronito Pieratini, nawiązujący do przywódcy faszystowskich Włoch Benito Mussoliniego. Czy sam pieracki był faszystą? takie stwierdzenie byłoby nadużyciem. Chociaż opowiadał się za dynamicznym zwalczaniem komunizmu oraz politycznego ekstremizmu wśród mniejszości narodowych, był również rzecznikiem ograniczonego dialogu. Bezpośrednią przyczyną śmierci Pirackiego stały się jego próby uregulowania konfliktu polsko-ukraińskiego. Projektując dialog polityczny, szef MSW dopuszczał możliwość uznania postulatów umiarkowanych grup mniejszościowych. Natomiast absolutnie wykluczał prowadzenie rozmów z grupami radykalnie nacjonalistycznymi. W ten sposób Pieracki stał się jednym z głównych przeciwników organizacji ukraińskich nacjonalistów założonej w końcu lat 20. w Wiedniu i reprezentującej integralny nacjonalizm ukraiński. To właśnie należący do OUN Hrygorij Maciejko po południu 15 czerwca 1934 roku trzykrotnie strzelił z rewolweru do Pierackiego. Poglądy samego Pierackiego bywały określane jako prawicowe. Wiele wskazywało też na próby szukania porozumienia pomiędzy nim a pokoleniem młodych polskich nacjonalistów. Spełzły one na niczym, a zbliżenie polityczne między grupami młodej endecji i sanacji stało się możliwe dopiero w 1937 roku dzięki Adamowi Kocowi i Bolesławowi Piaseckiemu. Tymczasem Pieracki nie miał szczęścia ani do ukraińskich, ani do polskich nacjonalistów. 10 czerwca 1934 roku, na pięć dni przed zamachem, została podjęta decyzja o delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. Organizacja ta, wyrosła z tradycji narodowej demokracji, reprezentowała nieznany wcześniej rodzaj polskiego nacjonalizmu. Skupiona w niej młodzież z entuzjazmem wzorowała się na monopartiach faszystowskich, które przejęły władzę we Włoszech i Niemczech. Głosząc skrajny nacjonalizm i antysemityzm, organizowała masowe pochody, a bojówki ONR budziły grozę na warszawskich ulicach. Chociaż wpływy tej organizacji, powołanej do życia zaledwie w kwietniu 1934 roku, ograniczały się przede wszystkim do stolicy, władze sanacyjne uważnie się jej przyglądały. Podobieństwo umundurowanych bojówek do działalności hitlerowskiego szturmabteilung czy włoskich Squadristi, protoplastów czarnych koszul, kazało obawiać się prób dokonania zamachu stanu. Niemniej ważny był fakt, że w Warszawie rozpętała się prawdziwa uliczna wojna, w której lumpen proletariat oraz korporanci wyposażeni w sękate walczyli ze skupionymi w Polskiej Partii Socjalistycznej robotnikami z woli i młodzieżą żydowską z Muranowa. Władze nie mogły tolerować rosnącego chaosu w stolicy. Ponieważ obóz narodowo-radykalny był ugrupowaniem stosunkowo najsłabszym, najmniej licznym oraz najbardziej butnym, podjęta została decyzja o jego delegalizacji. Dodatkowo skonfiskowany został nakład sztafety, poczytnego lecz napastliwego i stojącego na niskim poziomie czołowego tytułu prasowego ONR. 14 czerwca w tej ostatniej sprawie miał do Pierackiego zadzwonić Jan Mozdorf, lider obozu. Ponieważ jednak minister był zajęty, urzędnicy poradzili Mozdorfowi, aby zadzwonił następnego dnia. Mozdorf odparł wówczas: jutro będzie już za późno i wściekły rozłączył się. Następnego dnia Pieracki już nie żył. Trzeba przyznać, że ONR miał pecha. Zabójstwo Pierackiego przypominało zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, zastrzelonego przez prawicowego fanatyka Eligiusza Niewiadomskiego. Powstawało pytanie, dlaczego i tym razem mordercą nie mógł być prawicowiec? Sanacja skutecznie zadbała o to, aby rozniecić wzburzenie społeczeństwa. Krótko po śmierci Pierackiego aresztowani zostali liderzy obozu na czele z Henrykiem Rosmanem oraz Bolesławem Piaseckim, którzy niebawem mieli stworzyć rozłamowe ONR ABC i ONR Falangę. Ofiarą wzburzonego tłumu padła też drukarnia Gazety Warszawskiej. Kilkudziesięcioosobowy tłum zgromadzony na ulicy Zgoda doszczętnie zdemolował miejsce druku największej gazety związanej ze Stronnictwem Narodowym. Co ciekawe, stronnictwo darzyło obóz narodowo-radykalny niechęcią graniczącą z wrogością. Była to jednak największa partia opozycyjna wobec sanacji. Skierowanie społecznego oburzenia na SN było więc zręcznym działaniem ze strony władz. Tym zręczniejszym, że dość szybko okazało się, że wszystkie tropy wskazują na Ukraińców. Było już jednak za późno, aby się cofnąć. Jeszcze w czerwcu 1934 roku premier Leon Kozłowski powołał do życia obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, a wśród jego pierwszych więźniów znaleźli się liderzy ONR. Zabójca Bronisława Pierackiego, Hrichori Maciejko, dożył swych lat na emigracji w Argentynie. Cała władza dla marszałka, Konstytucja Kwietniowa. 23 kwietnia 1935 roku Ignacy Mościcki złożył podpis pod nową ustawą zasadniczą, która miała przejść do historii jako Konstytucja Kwietniowa. Ustanowiła ona autorytarny model rządów, w którym prezydent był odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Jak doszło do jej uchwalenia? Po zamachu majowym dokonanym przez Józefa Piłsudskiego w roku 1926 zapowiadano natychmiastowe zmiany w stylu sprawowania rządów. Skompromitowana sejmokracja i partyjniactwo miały zostać wyeliminowane i zastąpione przez skuteczną władzę. Wszem i wobec zgłoszono potrzebę ustabilizowania władzy, wyrugowania skorumpowanych polityków i prawdziwego reprezentowania interesu państwowego. Jednym z kluczowych elementów tych szeroko zakrojonych zmian było przeprowadzenie reformy ustroju, bowiem ten, oparty na zapisach Konstytucji Marcowej z 1921 roku, dowiódł swojej nieudolności. Konstytucja uchwalona 17 marca 1921 roku wzorowała się na demokratycznej ustawie zasadniczej III Republiki Francuskiej z 1875 roku. Ta ostatnia w świadomy sposób zwiększała uprawnienia Parlamentu, aby stał się trwałą tamą przeciwko autorytarnym zakusom francuskiej prawicy. Nierównowaga ustrojowa miała jednak swoje konsekwencje. Tak w Polsce, jak i we Francji system ustrojowy nie tworzył podstaw dla silnej władzy wykonawczej, przeciwnie, bardzo dalece ją osłabiał. Dla planów przebudowy ustroju nie miało większego znaczenia, że pokonany po maju 1926 roku parlament pokornie zaakceptował quasi dyktatorskie rządy Józefa Piłsudskiego. Ten ostatni zdawał sobie sprawę, że słaby parlament łatwo jest traktować instrumentalnie. Sytuacja mogła się jednak zmienić po rozpisaniu nowych wyborów, czego powszechnie oczekiwano. Istniało poważne ryzyko, że nowo wybrane sejm i senat mogą znów przeszkadzać w procesie sanacji. Nowela sierpniowa. Przebudowa ustroju nie miała mieć gwałtownego przebiegu, ale pewne działania trzeba było podjąć od razu. Dlatego też sierpień 1926 roku przyniósł nowelizację Konstytucji Marcowej. Jej zasadniczą ideą było wzmocnienie władzy wykonawczej prezydenta oraz rządu kosztem Sejmu i Senatu. Stało się tak za pomocą przyznania prezydentowi specjalnych uprawnień w zakresie władzy ustawodawczej. Po pierwsze, prezydent Rzeczpospolitej uzyskał prawo do rozwiązywania obu izb parlamentu przed upływem kadencji na wniosek Rady Ministrów, a jednocześnie Sejm utracił prawo rozwiązania się mocą własnej uchwały. Po drugie, prezydent uzyskał ważne uprawnienie wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Było ono w pewnym stopniu ograniczone, ale i tak stanowiło poważne wzmocnienie pozycji głowy państwa, do tej pory sprawującej rolę jedynie reprezentacyjną. Po trzecie, w przypadku nieuchwalenia lub braku odrzucenia przez parlament w określonym terminie rządowego projektu budżetu, prezydent ogłaszał ów projekt jako ustawę wzmocnieniu uległa również pozycja rządu, bowiem wotum nieufności wobec niego nie mogło być w myśl przepisów noweli sierpniowej głosowane na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony. Były to zmiany stosunkowo skromne, ale na pewien czas mogły wystarczyć. Uchwalenie nowej konstytucji pozostawiono nowemu parlamentowi, który miał szczególne ku temu prerogatywy. Artykuł trzeci Konstytucji z 1921 roku głosił. Drugi z rzędu na zasadzie tej konstytucji wybrany Sejm może dokonać rewizji ustawy konstytucyjnej własną uchwałą powziętą większością trzech piątych głosujących, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Dlaczego pił ograniczył się do stosunkowo niewielkich zmian? W owym czasie. Kupuj świetne historyczne e-booki i audiobooki, i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki i audiobooki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego po to, by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem histmag.org.